Maciek, Sara, no trochę już tych tygodni minęło, ja dopiero dotarłem. Bardzo się cieszę, że przed półfinałowym odcinkiem, no i taki rodzynek nam się tutaj ostał. Muszę cię zapytać, na ile spodziewałeś się, bądź nie, bo jednak wiadomo, że przychodzisz do programu i uczysz się tych tańców od zera, ale z drugiej strony te opinie widzów i jurorów są coraz lepsze. Są różne, są coraz gorsze moim zdaniem opinie jurorów. Nie wiem, z czego to wynika. Ale cały czas cieszę się, że naszym fanom, słuchaczom, oglądaczom się podobają nasze tańce. No wiadomo, różnie bywa, no bo to już jest coraz większe zmęczenie. To już jest tam 100 któryś dzień w takim ostrym reżimie. No ale nie poddajemy się i cały czas ciśniemy. Chcemy już, no widzimy to światełko w tunelu, że to już się kończy ten program. No i cóż. Światełko w tunelu, że kończy się ten program. No to faktycznie brzmi, jakby był w takim momencie jednak pełnego zmęczenia. No jesteśmy bardzo zmęczeni. No ale właśnie to powoduje, no bo jakbyś miał takie perspektywę, że to nie wiadomo kiedy się kończy, to byś, no to myślę, że to by było dużo trudniejsze. A tak to jak wiemy, no to ta siła nam, jakby mobilizujemy się i staramy się wykrzesać jeszcze tę siłę. Teraz mamy znowu kolejne zaskoczenie, bo mamy 3 tańce, w związku z czym no to tak psychicznie też wpływa na ciebie, nie? Że jak można zrobić w tyle dni 3 tańce. Taka jest sytuacja u nas teraz. Sara, przytuli się do nas bardziej? Powiedz mi, organizm już faktycznie mówi stop, w jakim jesteście dzisiaj momencie i co przygotowujecie na półfinał? Już mówię, no my generalnie jeśli chodzi o organizm, to pokonujemy każdego dnia swoje jakieś trudności, więc nie wiem, mi się wydaje, że bardziej głowa jest tutaj, odgrywa ważną rolę i rzeczywiście tego czasu cały czas jest tak samo mało, a cały czas jest coraz więcej do zrobienia, więc z tym psychicznie jest nam ciężko sobie poradzić, kiedy jest poniedziałek albo wtorek i zaczynamy po prostu kolejną przygodę z jeszcze większą ilością materiału niż dotychczas. To jest wyzwanie. Przed wami na pewno będzie rumba, czy będzie też waltz, dobrze zapamiętałem? Będzie rumba i będzie quickstep. I będzie waltz wiedeński w dogrywce. Nie wiem, czy ja to mogę zdradzać, ale tak. Myślę, że tak, też za wiele nie pokazujemy. Która z tych rzeczy, Maciek, jest dla ciebie takim największym wyzwaniem? Chyba rumba. Ja w ogóle uważam, że ten taniec, znaczy to jest chyba bardziej taniec kobiecy niż męski. Ale no, dlatego no, zawsze z czymś się będziemy tutaj mierzyć, bo jeden może nam lepiej iść, bo mamy do tego predyspozycję, drugi gorzej. Ja myślę, że ta rumba, chociaż zobaczymy, no bo dopiero... Dwa różne światy. Ja myślę też o tym czymś takim, że faktycznie twoja głowa musi być najpierw w jednym tańcu, 10 minut minie, czy 15 i faktycznie jesteś już w drugim. To też może być... Wiesz, dla mnie są te początki tygodnia zawsze ciężkie, dlatego że wiesz, to co zrobiliśmy w niedzielę, fajnie by było jeszcze móc na tym popracować. A teraz zaczynamy już kolejny i tak by to od nowa ciągle zaczynanie i uczenie się tych kroków i wiesz, nie wiesz, przestawianie ciebie, a tutaj masz tak, a to tak i wiesz. A pamięci komórkowej tego jeszcze nie ma. No nie ma i wiesz, najlepszy jest moment wtedy, kiedy zaczynam już widzieć właśnie znowu światełko w tunelu, że to ogarniam już, to, tak wygląda choreografia, teraz się mogę jej uczyć, nie? Bo jakby trochę już ruchów poznałem i najprzyjemniejszy moment to jest tak czwartek, piątek, sobota. No właśnie, nie ma kiedy się nacieszyć tym sukcesem, bo tak naprawdę dopiero w niedzielę jesteśmy gotowi, tacy gotowi na ostatnie szlify robimy i no i to jest ten jedyny raz, kiedy możemy zatańczyć, wyjdzie bądź nie i koniec, więc nie ma takiej możliwości, żeby to, co już jest gotowe, żeby sobie potańczyć. Tylko tak naprawdę cały czas jesteśmy w niedoczasie, w niedogotowości, a jak już jesteśmy gotowi, to musimy o tym zapomnieć i przejść do kolejnego tygodnia. Do dzisiaj nie wiem, jak się nam to udaje. Ja powiedziałem faktycznie na początku, że te opinie są coraz lepsze, mając na myśli to, że po prostu gorsze pary już odpadły, a wy tu dalej już jesteście, ale masz absolutną rację, że widzowie zauważyli, że w ostatnim odcinku w jakiś tam sposób tam był taki komentarz, że coś tam się na nas uwzięli i tych punktów zdecydowanie było troszeczkę mniej. Czy to wpływa faktycznie na jakąś twoją głowę, że ty chciałbyś zostać doceniony bardziej? Nie, ja bym chciał, znaczy myślę sobie, że lubię jakąś sprawiedliwość, znaczy myślę sobie, że fajnie jest
fajnie, jak te opinie zgadzają się z tym, co my czujemy. Mhm. Zostałeś oceniony niesprawiedliwie? To pozostawiam już bez komentarza. Mhm. To jest też taka ciekawa sprawa w twoim przypadku, że jednak tych edycji, do których można było cię zaprosić, no jest po prostu 20, bo przecież program był jeszcze w TVN-ie. Z jakichś powodów jednak wtedy się nie decydowałaś na ten program. Jak do ciebie dzwoniła stacja TVN, to miałeś tych 25 lat, to dlaczego mówiłeś im nie? Powtórzę się, bo już to parę razy mówiłem. Dlatego, że wtedy świat aktorski bardzo mnie interesował i był dla mnie czymś niezbadanym. Teraz już go znam. Wiem, na czym polega praca w teatrze, wiem, na czym polega praca przed kamerą, na planie filmowym, ale nie wiedziałem, na czym polega praca tancerza i udział w takim programie był dla mnie jakimś takim bardzo podniecający i był takim niezbadanym rewirem, który chciałem poznać. Mhm. Maciek Musiał też powiedział w jednym z wywiadów, że w jakiś sposób namawiał cię na to, zachęcał, byś wziął udział w tym programie. Faktycznie obserwowałeś go albo mieliście taką rozmowę? Znaczy, generalnie bardzo mi się tamta edycja podobała. Uważam, że no, było kilka bardzo, no, większość bardzo dobrze tańczyła i no, zwracałem na to uwagę. Oglądałem, miałem taką przyjemność, że w niedzielę sobie oglądałem i miałem niektóre pary, które naprawdę podchodziłem do telewizora i siadałem i mówiłem, że chcę to zobaczyć, bo mnie interesowało, jak, co dzisiaj nam pokażą, ale czego by nie pokazali, to jakby sympatia do tych par powodowała, że ja i tak chciałem to oglądać. Nawet jakby mieli słabszy taniec, to miałem poczucie, że miło mi się na nich patrzy. My wchodzimy w ten wasz świat i dlatego to się tak fajnie ogląda, bo czasami jest nie tylko program rozrywkowy, nie tylko program o tańcu, ale też o emocjach, czy po prostu o was. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, wy musicie pilnować też takich rzeczy, o których być może widzowie nie myślą na co dzień. To są wasze stroje, wasze fryzury, muzyka, do której tańczycie. Wiem, że Maciek właśnie Musiał był taką osobą i opowiadał mi o tym sam, że pilnował pewnych tutaj spraw. Czy ty też starasz się powiedzieć, w tym chciałbym wystąpić, w tym nie chciałbym, a ta piosenka jest dla mnie ważna? Że nie mam pojęcia, jak wyglądają kostiumy tancerzy. I, znaczy nie miałem, jak wszedłem w ten świat, no to tak zobaczyłem i nie do końca wszystko mi odpowiada, więc z tym i nie do końca w tym wszystkim bym się dobrze czuł, bo na przykład, no nieważne, w każdym razie... najważniejsze! W każdym razie chodzi o to, żeby to mi pasowało i żebym ja miał poczucie, że ja nie tracę nic z siebie, że ja się nie przebieram. Czasami daje się namówić na przykład. Teraz właśnie zaszalałeś, bo ja myślałem, że będziesz właśnie Maćkiem Musiałem 2.0, który mówił mi zawsze, że ja chciałbym w stonowanych kolorach, a potem widziałem u ciebie, że w tym odcinku już jest jakiś kolorek. Coś tam pękło. Tak, no znaczy, ale to mówisz o mnie czy o Maćku Musiałem? Nie, myślałem, że będziesz szedł podobną drogą, że będziesz starał się faktycznie pozostać sobą, a to może wyrażać się na przykład w stonowanych kolorach. Znaczy ja jestem też aktorem, nie zapominajmy o tym, który wciela się w postaci, w rolę i nie może być tylko w jednym kolorze. Bo to by było, myślę, nudne i nie pomagałoby mi tworzyć innych kreacji. W związku z tym też poczułem się tutaj, że tworzę postaci, że te wszystkie tańce to nie jest do końca ja. Jednak są to jakieś postaci, bo wymyślamy jakieś historie. W związku z czym te kostiumy muszą mi też pomóc na koniec dnia. I dlatego w Bruno Marsie tańczyliśmy, w Jive tańczyliśmy w różowych, takich złamanych odcieniach różu, brązu, w pasów calina czarno, no i tam w kombinezonach pomarańczowych, prawda, z moim bratem i tak dalej. Myślę, że ta różnorodność jest fajna, aczkolwiek oczywiście, jeżeli taniec wymaga tego, żeby to były stonowane kolory, no to idę w to i jest mi w tym dobrze w czerni, nie? Ale na przykład właśnie w pasu zatańczyłem w samym tylko bolero się to mówi, tak? Tak. I bez niczego pod spodem. Miałem po prostu gołą klatę i powiem szczerze, że dobrze się też tak czułem, nie? Mimo tego, że... Namówili. Myślę, że tak, mimo tego, że przed programem bym powiedział, że absolutnie chyba nie, raczej nie. No, ale z drugiej strony też mam tak, że muszę zobaczyć. Nie jestem taki sztywno nastawiony do tego, bo mogę mieć jakiś pomysł, ale potem mówię, ale spróbujmy tak, zobaczmy jak to wygląda, nie? Muszę to zobaczyć, muszę się poczuć. Jak się dobrze czuję, to wtedy idę w to i nawet jak ktoś, nikt nie skomentował, ale nawet jakby ktoś skomentował, że niepotrzebne to było, czy tak, no to ja i tak miałem przekonanie, że to było fajne. I zgodne już ostatecznie z tobą. Sara, zapytam jeszcze o tą muzykę, bo faktycznie mieliście przynajmniej jeden taki występ. Ja go dosłownie pamiętam ten moment, jak oglądałem sobie na Insta Stories skrót i tam była Billie Eilish. Mówię, no piękna rumba to będzie. Słuchajcie, to była jednak samba. Czy ty w jakiś sposób, jak wy reagujecie na takie pomysły muzyczne i czy macie cokolwiek do powiedzenia w tym temacie? No kurczę, no wiesz co? Czasami rozkładamy ręce i zastanawiamy się, jak to ugryźć. No tak, i
no czasami jest tak, że od razu mamy pomysł, czasami jest tak, że musimy się pogłówkować i naprawdę wysilić, ale za każdym razem koniec końców próbujemy zrobić tak, żeby mówimy sobie, dobra, no tak miało być, z jakiegoś powodu dostaliśmy tą muzykę, co możemy z tym zrobić? I koniec końców za każdym razem nie jest, nawet jak na początku jesteśmy przerażeni, bo nie urodzi nam się w głowie żaden pomysł, to myślimy sobie, że trzeba to puścić i okej, mamy takie warunki, mamy taką muzykę, co najlepszego możemy z niej wyciągnąć albo z siebie, jak to podbić, jak obronić czasami to show. Bo jakby show to nie jest tylko i wyłącznie muzyka, więc czasami stawiamy bardziej na siebie, a czasami jak dostajemy super utwór, no to wtedy wchodzimy w niego tak, że nie musimy jakby na przykład historią podbijać. Także jakby to jest taka fajna, w sumie koniec końców fajna zabawa, ale na początku no to zdecydowanie jest dużo energii, czasami musimy tracić, znaczy tracimy albo nie tracimy, ale zużywamy na to, żeby się zastanowić, jak to ugryźć. Nie tak dawno jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym właśnie rano, że po prostu czasami dobrze jest wziąć to, co życie nam daje. Tak. I to w życiu naszym osobistym, prywatnym i zawodowym również. To znaczy, trzeba się temu przyglądać, myśleć sobie, nie może tak jakoś za bardzo głęboko, że a po co, co to jest za znak dla nas i tak dalej, tylko po prostu co my z tym możemy zrobić? Może to jest, bo kto wie, czy ta piosenka nie jest lepsza i może nie zrodzić nam jakiegoś fajnego pomysłu. I po prostu przyglądajmy się temu, zobaczmy, mimo tego, że wolelibyśmy zatańczyć do innej i mamy ją w głowie, ale jak to odpuszczenie jest też dla nas właśnie i Sary i Maćka, jest czymś, co bardzo myślę, jest jakąś taką fajną lekcją i bardzo nas, bardzo rozwijającą sytuacją dla nas, tak osobiście. Myślę, że w ogóle taka postawa może pomagać w tym programie, bo po prostu to jest trochę też lekcja o kompromisach. Nie kopać się z koniem, wiesz, żeby jednak zobaczyć i wtedy jest jakiś taki spokój i taki wewnętrzny luzik się robi. Przyjrzeć się temu, zaufać i to, co powiedział Maciek a propos strojów, no, żeby nie podchodzić sztywno do tematu, tylko przyglądać się temu i że tak powiem, tutaj mieć dużą sprawczość, co my z tym możemy zrobić. Tak, bo zakładałem rzeczywiście, że będę miał stonowane raczej kostiumy, ale okazuje się, że mogę też odejść od tego, nie? Mam takie bezpieczeństwo i mogę sobie tak na to pozwolić, ale dlaczego nie iść w coś innego? Myślę, że w wielu kategoriach dalej pozostajesz sobą i to jest fajne, a że akurat w tych strojach odpuściłeś, jest jakiegoś rodzaju otwarcie się, to też bardzo fajna decyzja. Myślę, że to jest właśnie pokazuje jakby, że ta każdy odcinek to jest inna historia, inna postać. Zresztą Vanessa, z którą przed chwilą rozmawiałem, mówiłem dokładnie o tym samym, że ona jako aktorka, czy po prostu osoba prywatna, miała pewien pomysł na swoje stroje, dzisiaj się otwiera, szyją te kryształy Swarovskiego, że aż tam wiecie, lecą wióry. Słuchajcie, na koniec już, żeby też was nie zatrzymywać, a jednak zawsze bardzo lubię przeczytać komentarze internautów i poprosić was o kilka komentarzy również. Nie, są bardzo piękne. Już tylko mnie kochaj na Policeman, było widać, że ma ten talent. No tak, ale właśnie to jest ciekawe, bo ja też ostatnio o tym mówiłem, że przychodząc do tego programu, wydawało mi się, że no przecież, kurczę, no w sumie od dziecka lubiłem tańczyć. Uważam, że się super ruszam, mam te kocie ruchy i wiesz, tu Michael Jackson, tu Justin Timberlake, jakiś hip-hop. No, przychodzisz tutaj i masz naprawdę stricte ciasną formę, w której musisz się odnaleźć, no bo te wszystkie kroczki, lockstepy, walki, New Yorki, lunche, to wszystko jest określona forma. I ja myślę sobie, no fajnie, okej, to gdzie jest ten fan, który ja myślałem, że będzie, nie? Dlaczego tak? No bo fan się zaczyna wtedy, kiedy ty to dobrze umiesz robić. Kiedy masz tę technikę, to wtedy możesz się bawić. No ale my w tym czasie nie możemy się tej techniki tak bardzo nauczyć, znaczy możemy ją dotknąć. Ja nie chcę mówić, że jestem perfekcjonistą, ale ćwicząc 13 lat zawodowo gry na skrzypcach, musiałem mieć wszystko wypracowane. Każdy pasaż, każdy, nie wiem, no technikę w ogóle, nie? Gamy, pasaże, te wszystkie grać. I w związku z tym mam takie poczucie, że ja nie lubię niechlujstwa w zawodzie, nie? I chciałbym mieć wszystko dopracowane. W tym czasie nie da się niestety tego zrobić i mam duże wkurzenie na to, że
że jeszcze nam cię ten czas gdzieś kurczy, gdzieś ktoś zabiera, rozmawiamy z tobą na przykład, no, ale wiesz, no offense. Pierwszy raz w tej edycji, na moje usprawiedliwienie. Tylko chodzi o to, że, tylko chodzi, rozumiesz, o to, że po prostu przydałoby się, żeby ten czas się rozciągnął, bo my jesteśmy gotowi na to, żeby oddać siebie w 1000%. Tak. A no, co z tego, że my się oddajemy, jak wiesz, nie masz na to jeszcze tych paru dni, nie? No wysłuchajmy ten półfinał, co? Apelujmy. No, dokładnie. Słuchajcie, będzie dobrze. Tydzień mi się przydał przerwy, na przykład. Bez mediów. Tutaj mamy kilka komentarzy, które mówią o tym, że ty, Sara, za późno dołączyłaś zdecydowanie do tego programu. Sara Janicka to jest po prostu niesamowita. No i drugi komentarz, najlepsza tancerka w tej edycji. I trzeci, największą stratą Tańca z Gwiazdami jest to, że nie była pani we wszystkich poprzednich edycjach, jest pani fenomenalna, nie można oderwać oczu. Chyba super się czuję. Super się czyta takie komentarze. Słucha się bardzo miło, dokładnie. Tak, miło. Jesteście taką parą, która obserwuje te komentarze, czy wam to nie służy? Mówię, te różne są. Mnie Sara namawiała, żebym odpisywał właśnie fanom bardzo, bo ja tak. czytam, natomiast jest ich bardzo dużo i bardzo dziękujemy po prostu za to i staram się naprawdę odpisywać, chociaż polubić. Ale czytamy, dzięki i piszcie. Może się kiedyś dokopiemy do wszystkich, ale w dużo czytamy na pewno. Nie, no i to jest coś takiego, że my w tym programie naprawdę dajemy z siebie, więcej się nie da. Mamy takie poczucie, że po prostu dajemy z siebie wszystko, więc to jest cudowne, że w tym samym momencie dostajemy od was, od państwa tyle samo, ile dajemy z siebie i dzięki temu mamy siłę na to, żeby dalej to ciągnąć i to jest bardzo ważne. Dzięki. Ukracam sekcję komentarzy, żebyście zdążyli na kolejne tutaj obowiązki. Bardzo wam dziękuję, trzymamy kciuki. Dzięki, muszę tylko powiedzieć, że poprawiłeś mi humor tym wywiadem dzisiaj. Bardzo ci dziękuję, tak jak obiecywałem, bezboleśnie i radośnie. Dzięki. Dzięki.